Witam was tutaj, cześć, czemu Zosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Steam's kanału z PlayStation 4 Mass Transit. I tak, witam was w nowym roku. To jest właściwie pierwszy taki normalny materiał, poza live'em, który było pierwszej. Jak może zauważyliście, nie było żadnych teraz z materiałów przez tutaj dłuższy teraz okres. Jak mówiłem, chciałem sobie trochę odpocząć, zresztą dwie subskrypcje na to doszły. Więc tego raczej nie będę później powtarzać, ale jak już kiedyś mówiłem, chciałem trochę odpocząć. I tak. Dzisiaj zupełnie inaczej mamy nagrywany odcinek, ponieważ, jakby to powiedzieć, nie mogłem zbytnio nagrywać, ogólnie to są trochę utrudnione możliwości nagrywania odcinków, ale wam mogę powiedzieć, że w samym końcu, w opisie, mamy opis, kiedy się pojawiają odcinki i już trochę się zmieniło, bo myszka na przykład wróciła do mnie przez ten weekend, trochę sobie tam z tych swoich spraw poukładałem. I tak, dzisiaj się zajmujemy budową nowego portu. No. Ale podstawowa rzecz, jaka tutaj mamy problem, to zobaczcie, ile mamy na minusie forsy. No i to jest dlatego, że w ostatnim odcinku wziąłem przepis, zużycie energii na chwilę włączyłem i zapomniałem go wyłączyć. Gra jakoś tego nie zapisała i przez to zaczęliśmy tak strasznie dużo pieniędzy tracić w ostatnim odcinku i teraz. No tu tam trochę przyspieszyłem moją walkę z tym prądem, no ale było kiepsko. Ale w końcu wyszliśmy na plus 50 tysięcy prawie na godzinę, jak zaczniemy już budować normalnie port. I jeszcze była burza, więc trochę nam rozwalało tej elektryczności w międzyczasie. Ale ogólnie całkiem nieźle się tutaj to już dzieje. Także tak, dzisiaj mamy Mass Transit, jutro pojawi się Snowfall. We wtorek pojawi się ankieta co do nowej serii, która się pojawi na kanale. Nowa gra. Mam nadzieję, że będzie głosować. Chciałem wam po prostu zrobić jedną grę, ale stwierdziłem, może dobra, co tam nie będzie już mi. Możecie zagłosować, w którą grę teraz będziemy nową głosować. Tam będzie chyba 4 tytuły albo 5, już nie pamiętam. Tak mi się wydaje. I to się pojawi we wtorek. We wtorki będzie się zresztą też pojawiać raz na tydzień. W środę póki co ma się pojawiać Industries, ale nie do końca, nie zawsze. W środę ogólnie to tak się nic ma nie pojawiać, ale jakby coś pojawi się City Scanners Industrieska w tym tygodniu. W czwartki będzie kolejny dzień Mass Transit. W piątki, tak jak zazwyczaj było, będzie scenariusz. Scenariusza nie było w ten piątek, ale to już jak mówiłem wcześniej było. Nasz roller coaster bardzo dużo ze swojego też ciągnie prądu, ale mniejsza z tym i pieniędzy. I na koniec... no i to tyle. I w niedzielę zazwyczaj będzie też Mass Transit. Dzięki takiemu ułożeniu tutaj tych wszystkich rzeczy, tu swojego jeszcze jednego druta ciągnę do tego miasta, aby tutaj to się trochę więcej składało, bo tak to mieliśmy tylko jednego druta, który łączył tą część miasta. I ogólnie przez to w ten sposób, jak teraz będzie układane, będę mieć trochę większą dowolność do układania tutaj tych wszystkich rzeczy, a poza tym nie ma już teraz naszej wspaniałej serii z Avizu Nasz Poza Prawem, no bo nie ma Patrillo, więc będzie też trochę mniej odcinków na kanale się pojawiać. Ogólnie to dni, kiedy nic się nie pojawia, to jest oczywiście... sobota i środa, ale środa nie jest oczywista i nie zawsze też tak będzie. I tak, ogólnie to trochę się zmieniło też u mnie. Podczas tej przerwy, jako w ogóle odpaliłem City Scanners, pomijając to, że miałem trochę problemy przy odpalaniu, to bardzo fajnie, no, w końcu wróciłem do naszego miasta i stwierdziłem od razu na początku, nie, dobra, wiecie co ludzie, musimy w końcu zrobić ten port, bo my mamy już nawet lotnisko międzynarodowe, a cały czas żadnego nie mamy portu dla turystów, żeby przepływali do naszego miasta. I tym będziemy się zajmować przez najbliższe parę odcinków, bo to jest trochę większy projekt. Tuż tam jeszcze będę chciał później wmontować lotnisko dla nich, jakąś turystykę i tak dalej. Zresztą na koniec odcinka to mamy bardzo duży popyt w Przemyśle. A nie, to w Snowfallu było. Zresztą nieważne. Jeśli coś teraz gram, faktycznie dla samemu, dlaczego też trochę mniej odcinków się pojawia, no to jest to oczywiście Horizon. Dostałem na święta. I to będzie też jedna z propozycji w ankiecie, ale to zobaczymy. Zobaczymy, co zagłosujecie. Jest oczywiście też magiczna opcja, że w żadną z tych gier i po prostu utrzymujemy się przy tym, co teraz jest i wtorek będzie po prostu dniem wolnym od Avizu Nasza. Ale już nie będzie takich przerw, mam nadzieję, przynajmniej teraz. Jakby rzeczywiście miała być jakaś przerwa i nie miało być jakiejś serii, to pewnie oczywiście PS4, jeśli już. To wtedy będzie się pojawiać Industries, bo Industries mogę trochę bardziej niezależnie nagrywać. Chociaż internet jest i tak najbardziej intrygującą rzeczą, jaką oczywiście wiecie doskonale u mnie jest. I jakby coś, póki co żadnych live'ów nie zapowiadam, ponieważ miał być live ostatniego noworoczny, ale wszyscy chyba wiecie jak się skończył, no nie było go w końcu. No, a poza tym jeszcze muszę sobie trochę ze szkołą poukładać rzeczy, więc... Tak, swojego ostatnio zapatrzyłem w statystyki kanału i co najciekawsze, większość z was, którzy mnie oglądają, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, to oczywiście są starsze ode mnie osoby. No, powiem tak,
Nie wiem, z czego to wynika, ale jak dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Dobrze, tak, tutaj sobie podniesiemy poziom wody i ogólnie to nie jest... Tutaj dzisiejszy odcinek jest o tym, jak walczyłem z wodą. Tak, to i tylko i wyłącznie właściwie można powiedzieć, bo wybudowałem tam co prawda trochę portu. Zrobiłem nawet jakieś tam mosty, statki, promy i tak dalej. Chociaż nie podciągnąłem żadnego promu, tak teraz sobie pomyślałem w sumie. Ale mimo wszystko, to ja trochę tutaj to źle zbudowałem, no ale co dużo mówić, już nie chciało mi się później tego kręcić, wszystkiego nastawiać na ponownie, bo tak. Po pierwsze, jak widzicie, woda się wylewa. No ale to chyba jest dosyć oczywiste i to jakoś nie jest strasznie dziwne. Więc tak, to był nasz jeden z większych tutaj problemów. Jak możecie myśleć, tutaj będzie taki duży port, też promowy. Duży, będzie jeden tam chyba. Póki co dałem chyba jeden miejsce dla promów, ale później będą H2. Tak, i jakby coś tutaj jest już podciągnięte, prawie że autostrada, pociągi są już podciągnięte, to jest ważne. Autostrada prawie, tu każda komunikacja ma być. Ma być, nawet samoloty, sterowce mają dolatywać. No, tego naprawdę ma być dużo. No i teraz... Znaczy, no jak to u mnie, to cały czas się zajmujemy transportem, ale ogólnie jak będzie jakiś popyt na ludzi, to oczywiście będziemy go cały czas uzależniać, żeby nie było. No, i tak, zaczynamy sobie oczywiście od budowy tutaj nabrzeża, co nie jest łatwe, kiedy ci woda płynie i mówi ci, że tutaj nie ma brzegu. No ale ogólnie, jak się już dłużej podyskutuje z grą, to w końcu jednak stwierdzi, że to ty masz rację. W końcu, jak ktoś mówi w końcu. I tak, tutaj ta ziemia jest na razie taka jeszcze świeżo wyjęta z wody, ona się tutaj będzie przystosowywać do tego, jak tutaj ma to wszystko działać. I tak, tutaj musimy sobie trochę wyrównać ten teren. Jak widzicie, miejsce, które teraz płynie nasza rzeczka tutaj, to, bo to nie można nazwać dużą rzeką, jest naprawdę teraz trochę ograniczone. I stąd się wzięło, że, nie wiem czy pamiętacie, to jest taka latarnia z boku, to jest taki na zakręcie. Ona będzie teraz swoją własną wyspę miała. Bo ona wcześniej była tutaj tak specjalnie ustawiona, że tam była na końcu, ale teraz ze względu na to, jak tutaj się ten port będzie rozrastać, to trochę zmieni. I jakby coś na port towarowy, to my już raczej nie będziemy liczyć. Wszystkie porty, jakie będą, jeszcze jeden tylko i wyłącznie port będę mógł postawić w grze tutaj, bo jeszcze tylko jedno miejsce zostało mi tutaj w tym miejscu, ale ogólnie tego teraz tutaj zbyt dużo to nie będzie. Dobrze, ja może sobie podłączyć trochę radio. Tu chciałem sobie zrobić kanał, żeby to później łatwo usunąć, ale jednak musiałem to zrobić ręcznie. Co nam, jak widzicie, już trochę forsy też dostajemy. No i tędy teraz będzie nasza woda płynąć. Jak widzimy tutaj, no to... No tutaj to nie jest najlepiej, mi się to udało to uratować, ale i tak nie jest aż tak tragicznie. No i stąd tak sobie pociągniemy. Tu sobie jeszcze chciałem zrobić taki, wiecie, żeby udało się przepłynąć jakby coś. W sensie, żeby ludzie jakby coś mogli do tego dotrzeć. A to jest tylko tak bardziej jakby coś, no. Tak, tunel, tu zup, oczywiście, a widzisz, zup, tu tunel. Dobra, no i stąd, i tutaj, no. No teraz to dla mnie taki tydzień się zaczyna. To jest po prostu tydzień hardcore, więc dlatego też jest mało odcinków, mi się pojawić. Chociaż co prawda, jak w środę wrócę ze szkoły, właściwie to z rehabilitacji, to będzie chyba dobrze. To chyba się już mój tydzień uspokoi. Tak, w czwartek będzie już luz, a w piątek to w ogóle odpłynę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zresztą jeśli kiedyś odpłynę, to będzie jutro. To tak. Jeszcze muszę nagrać dla was Snowfalla i timelapse takiegoś fajnego. Może z Westworldu coś dla odmiany. Nie, wybaczcie, że ja tak ostatnio trochę dużo tego Westworldu podaję, bo właściwie to wszędzie prawie, że. Ale to dlatego, że no... Jakby to powiedzieć... Bardzo lubię ten... Bardzo to lubię. No. I tak, przyspieszyliśmy sobie trochę czas. Tutaj teraz, jak widzicie, cały czas był problem z wodą. Ogólnie tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, co tu się teraz działo. Chwila, czy tu już coś będzie tak? A nie, tutaj to akurat miałem przerwę chyba na obiad, czy coś takiego. Nie wiem, ja bardzo długo nagrywałem ten materiał. Chyba ten materiał to nagrywałem z ponad 3 godziny. I to, i dlatego on jest tak pocięty. Ogólnie teraz odcinki to chyba będą inaczej wyglądać ze wszystkich serii. Prawie wszystkich serii. Poza scenariuszami, bo na nich trochę mam mało czasu. Że będą trochę inaczej nagrywane, czyli nie będą tak jak teraz, ja to robię, włączam i dopóki nie minę 40 minut, bo 30 minut, samo minutami to się nie da nagrać, to nie kończę. Tylko będę to nagrywać, nie wiem, 2 godzinki materiał i później z tego będę sobie jakieś tam materiały wycinać, to co było najlepsze. Tak więcej, tak jakoś tak bardziej jakieś tam
innych youtuberów to robi, tak z tego co widziałem, takich bardziej, takich, no takich bardziej. No, tu sobie zrobiłem taki mały wał, bo tutaj jest ogólnie straszny problem, żeby ta woda tutaj wykręciła, bo ona najchętniej to by sobie popłynęła tam dalej, prosto. Przez to wszystko. My tutaj mamy już te... Słuchaj, mi tu się jeszcze kawałek materiału usunął. Wy nie widzieliście, jakie tutaj to sobie stawiłem, ale całkiem ładnie mi się tutaj o to stawi wszystko. Jeśli chodzi o te porty, no i jak widzicie, one tam już sobie stoją. Trzy porty. Mamy trzy porty dla statków pasażerskich. Dla towarowych to nie będę mówić, ile ich jest. No i mamy takie trzy porty i to według mnie jest całkiem ładna spoci, bo to jest całkiem dużo. Co ja tutaj właśnie wyrobię? A widzę, czekaj, bo się pogubiłem. Ty tu podnosisz ten, czy co? Czy ty zgubiłeś? A nie, czekajcie, bo ja tu miałem naprawdę dziwne pomysły, bo ja tu złą funkcję wybrałem. To nie ta funkcja, to nie jest narzędzie kształtowania obrazu, tylko, znaczy, to jest wyrównywanie. No i właśnie tutaj, a tu trzeba podnieść ten, a nie go wyrównać. No i tu ogólnie to... Ogólnie teraz to mi się przypomina te dwa materiały, bo obydwa materiały były w takich skrajnych warunkach nagrywane. Jeśli chodzi o... Bo po pierwsze, nie mogłem włączyć mikrofonu prawie przy jednym i przy drugim, więc na żywo. I nie mogłem na was na żywo nagrywać głosu, a ja bardzo lubię nagrywać na żywo. Bo wtedy spędzam przy materiale... Ponad dwa razy mniej materiału, bo czasu, bo tak jak tutaj muszę jeszcze później cały dźwięk dograć, no to tam po prostu on jest na żywo i nie muszę już nic z tym kręcić, a tutaj no właśnie. No i tutaj ogólnie mamy trzy porty, jak mówiłem to przed chwilą, no i będzie jechać autostrada i będzie cała komunikacja. Kolej jednoszynowa też tu będzie dojeżdżać, ale bardziej w innym celu, na pewno będzie kolej liniowa, to jest pewne. Bo kolej linowa będzie tutaj łączyć przez te rzeczki, tutaj różne rzeczy. O, było. Nie ma, kurczę. No tu jest straszna tragedia z tą wodą w ogóle, no. Bóg wie, ile się z tym czasu męczyłem. Nie, to była masakra. To był zły pomysł. Tutaj trzeba było trochę zupełnie inaczej budować ten pod. I wtedy może by to się udało, bez takich konsekwencji, jak to tutaj mamy. Po prostu by statek przepływał przez morze coś innego, ale nie w ten sposób, człowieku. Ogólnie tutaj chodzi o takie, że tutaj ta cała woda musi zrobić zakręt, a ona nie chce zrobić zakrętu. Co tam, jakbyśmy tutaj postawili tamę, to wiecie, jak ona by tutaj zsuwała? Tu byśmy mieli takie zyski z tamy. Ja jej tutaj nie stałem, bo ona by się dobrze przelała, ale... I promy tutaj pływają po tym, ale... Ogólnie byłoby ciekawie. No i tutaj właśnie trzeba było użyć tego drugiego narzędzia, tylko że ja oddekł ładnie tego. I tutaj sobie podnosimy i tutaj sobie zmienię taką zaporę, aby tam nam to nie przypływało. Jakby mi się tu udało, to byłoby naprawdę, naprawdę mówię, że byłoby fajnie. Po godzinnej walce z wodą. Jak widzicie, nie muszę chyba opisywać, że jest źle. Inaczej źle to mało powiedziane. Jest tragicznie. No ale no, mniejsza z tym. Dobra, to tak, tutaj to sobie w całkiem miarę pływa. Ogólnie tutaj będziemy teraz robić nowe linie promowe, takie ekspresowe. O, na przykład takie tutaj jest dużo słupów, to co na minus jest tutaj tego miejsca. To tu będzie taka jedna linia ekspresowa, którą promy, odpowiednie promy będą płynąć i tu od razu wszystko mijać. Płynąć tam, gdzie ja im powiem. No. I tutaj ogólnie całkiem nieźle tutaj to nam będzie płynąć, proszę bardzo. Tutaj chyba nawet gdzieś tutaj, o dokładnie, tutaj będziesz pływać. Będzie się to ze sobą łączyć. Tak, tutaj jakieś już linie płyną, ale póki co na razie nie. Jak widzicie, to jest takie nabrzeże, żeby trochę zmniejszyło tutaj to płynięcie. Tam będzie później ścieżka rowerowa. Ale póki co to wygląda tragicznie, powiem to tak. Ta wylewająca się woda. I to, wiecie, to przez co to jest? Przez tą górkę, którą zabiję. Myślałem, że ona pomoże, a jednak... O, to tak, tą górkę. No i trzeba było później ją szybko znieść, bo było źle. Co mam, nie wiem, czemu nie działam na maksymalnej sile, ale... No dobra. No. I jeżeli zmienię coś takiego, to może będzie lepiej. Jak widzicie, problem był tylko i wyłącznie przez to, że chciałem tutaj jeszcze jeden ten do promów zrobić. Gdyby nie to, byłoby dobrze, ale niestety, to jest tym awizjoną, czyli i tak to się skończyło, że nie, to musi tutaj być. No, a jak musi być, to tak powstało. Dobra, o, nasza wspaniała, dobra muzyczka, jej. Dobra,
To tutaj, to tu, no tak już trochę lepiej to będzie wydziałać, no tak mi się wydaje przynajmniej. Ogólnie dzisiaj odcinek to jest jakiś strasznie krótki, bo nie ma nawet 20 minut. Nie wiem, jakim cudem mi się to uda zrobić. Powiem tak, pogratuluję to sobie. Ale mniejsza z tym. Oj, zobaczcie, uspokoiło się. Wyburzyliśmy tę górę i się uspokoiło. Tu ogólnie jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. No tutaj jeszcze jakaś tam woda płynie sobie. Jak widzicie, mamy tam latarnię teraz zupełnie. Przed latarnią była rzeka, za nią nie było żadnej. No i tu był mały problem, jak widzicie. Jak tutaj to puścić? Naszą linię potomową. Tędy, bo wiadomo, że tutaj musi ona być. Szczęście ja, mądry awizonosz. Stwierdziłem, ja się nie dam zrobić. I wiecie, jak to się robi? Obniża się teren tutaj wody. Woda wtedy idzie gwałtownie w dół. O, tak, a tak w ten sposób. Później się puszcza tutaj tą naszą linię promową i chwilę później się po prostu to podnosi. City Skyline się nie ma co z tym zrobić. Co prawda fakt faktem, że wtedy niektóre promy płyną przez no wiecie, no przecież sami przez co. Płyną przez mosty, ale według mnie to jest i tak lepsze rozwiązanie niż to, co było wcześniej. No, a tutaj tak jest zrób trochę inaczej, żeby to lepiej wyglądało. Czekaj. O, dokładnie, tutaj będzie to tak wpływać. I stąd będzie jakiś skrót. Będzie dobrze. O, dokładnie, tu, proszę bardzo, ładnie. No, i tutaj będzie też się to wszystko całkiem ładnie łączyć. Dobra, no teraz tylko, a widzę, trzeba tutaj podnieść teren. Tu jest kiepsko, że nie widzimy to, co jest pod wodą, żebym wiedział, jak to mniej więcej trzeba naprawić. No i to jest akurat jeden z minusów, ale... Ale ogólnie całkiem jest dobrze. Tu sobie jeszcze trochę podnieśmy teren, będzie to trochę lepiej wyglądać. O, na przykład tutaj, gdzie jakaś woda wypłynęła jeszcze i... Oj, przepraszam bardzo, ale... Dzisiaj mam imieniny i takie tam... I tak mnie rozpieściło, że sobie spałem chyba z 10 godzin nawet. Normalnie gdybym tak w ciągu tygodnia mógł sobie pospać. Ale fajnie by było, ale w ciągu tygodnia to się pracuje. Ja kiedyś też będę gratulować, jakim cudem... W tym, co ja tutaj teraz robię, w takim wieku, to ja tyle tutaj rzeczy kurde mogę robić. Tyle na raz. Kurczę, jak ja robię jedną rzecz na raz, to ja umieram. Ja muszę robić zawsze milion rzeczy na raz. Nie wiem, znaczy ja wiem, kim to mam, ale... Tak, ogólnie tutaj też sobie puścimy nasz most, tak taki tam, autostradę jakąś wstępnie. O, jej tutaj później nie będzie, ale taką, żeby tutaj coś już teraz było, no to stwierdziłem, że nie no, musi coś już być. No, i nie ma lepszej drogi niż ta nasza moja ukochana autostrada, która właśnie się o tak tutaj pięknie przejeżdża nad tym. I z góry wam mówię, tak, już tutaj za chwilę będą przyjeżdżać najważniejsze służby miejskie. Oczywiście mówię tutaj o śmieciarkach. I będą jeszcze naprawiać hard drogi. Ale nie śmieciarki. Dobra, no i tak, tutaj sobie to wszystko podłączymy, ale ponieważ ja, genialna wiznosz, stwierdziłem, nie no dobra, po co tutaj takie coś, to sobie zrobimy rondo. Tak, tu sobie zrobimy rondo. Tylko, że autostrady są trochę upośledzone. No, musiałem zrobić je sobie tutaj ręcznie. Tak, najmniejsze rondo, jakie jest możliwe, w górze zrobimy. Czyli, czekaj, tak, to jest to. Żeby tutaj jakby coś mogli po prostu z tego korzystać, tutaj to nasze, to całe coś. No i stąd to nam powinno tutaj ładnie wejść. Tylko musimy to zrobić zwykłą drogą i później to ulepszyć. Tak, to jest akurat... To jest jeden z takich większych bugów, ale tak działają autostrady, wszystkie, jakiekolwiek. Dobra, no i stąd sobie podłączymy już zwykłą drogą. Zacznijmy sobie może stąd. O, dokładnie, tu będzie zwykła droga i tu będzie w drugą stronę też zwykła droga. I w ten sposób wam podłączymy wszystkie najważniejsze służby miejskie, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, tu dzisiaj sobie trochę inaczej zupełnie budowaliśmy. W następnym odcinku zajmiemy się budową reszty, bo ten most jest tylko jakby coś póki co. Chyba jeszcze podłączmy prąd i będziemy... I skończę ten dzisiejszy odcinek, bo stanowczo go za długo tutaj walczyłem z tą wodą. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!